Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Body Simulator 1984. Moi drodzy, jak widzicie, czuję się trochę jak w Doki Doki, nie? Chociaż kurczę mówiąc to, czy to będzie trochę spoiler do Doki Doki, ci którzy nie znają? No nie wiem, no w każdym razie powiem tylko tyle, że jak okazało się, że gra ma drugie dno, jak okazało się, nie będzie spoiler, bo nie wiecie o co chodzi przecież ci, którzy nie grali, prawda? Po prostu jak się okazało, że ta gra ma ukryte jakieś przesłanie, a zresztą widzieliśmy te ukryte przesłania, wrzucałem wam je podczas montażu, myślałem sobie, że szybko zmontuję odcinek, wrzucę, nagle patrzę, analizuję te, nie jesteście w stanie sobie wyobrazić mojego banana na ryju, ale musicie sobie wyobrazić, w sumie powinniście sobie wyobrazić, dacie radę z wyobrażeniem sobie tego banana. Jak tylko zobaczyłem, że te wszystkie losowe rzeczy, które tam były, układają się w całość, tak jak tam było must die, tak? Że musi umrzeć. Staszek must die w sumie wychodzi na to. Potem jeszcze, no jakby moje doświadczenia z różnym rodzajem szyfrów przez te lata, kiedy sam rozwiązywałem różne zagadki, tworzyłem zagadki z szyframi, przydało się. Dzięki temu udało mi się odszyfrować też tajne zdanie, tak? Które wam tam pokazałem. Bo się okazało, że binary tworzą jakieś zdania, jakieś litery, ale te litery można przerzucić przez tak zwany ROT 13, tam było ROT 14 i dało to jakieś kolejne zdanie, tak jeszcze wyjaśniając trochę może, o co chodzi z tym ROT 13, to jest sposób na przesuwanie liter wzdłuż alfabetu względem ich pozycji, czyli jeżeli A jest pierwszą literą, no to przy ROT 13 oznacza, że przesuwamy ją 13 pozycji i tam wychodzi litera, która jest 14, tak, bo A jest pierwsza, więc dodajemy 13 pozycji i jest 14 i w ten sposób sprawdzamy, jaka to jest litera, już nie pamiętam, to było N chyba, tak mi się wydaje, nie pamiętam dokładnie, więc ROT 14 oznacza przesunięcie o 14 pozycji i w taki sposób udało się odczytać. Ale kurczę, no skoro da się tutaj odszyfrować jakieś tajne informacje, to zobaczcie, że ktoś już życzy mi tu śmierci. I czy to jest rzeczywiście Corley? Czy Corley będzie chciał, mówi tylko, że mnie lubi i chce być moim przyjacielem, a szykuje dla mnie jakieś dziwne rzeczy? No właśnie. Tutaj chciałbym na początku jeszcze zwrócić uwagę na komentarz Revraxa. Nie wiem, czy to jest on, czy ona, niestety, wybacz, bo nie jestem w stanie poznać. Rzucić kamień na drodze tego, który tutaj biega. To jest bardzo ciekawy pomysł, ja bym chciał to sprawdzić, czy tak się w ogóle da. Mamy jeszcze Mortona, mamy Glass of Water, jeszcze mamy Hand, Coin, Lantern i mamy Corley's Breakfast cały czas, tak? Cały czas mamy jego śniadanie, jeszcze mamy cały czas Shovel. Będziemy chcieli też tę monetę wrzucić, tak? Więc zobaczę, obiegnie, dobra. Ja muszę to zrobić tak, żebym wiedział, że mi się uda. Are you blind? Czy to w ogóle jest możliwe? To jest fajny pomysł, żeby upuścić tego. Use. You place Morton on the ground. Thanks, buddy. Mortona w dwa miejsca, tam powiedzieliście, że chętnie chcielibyście zobaczyć, jak wrzucam. Oj, mam nadzieję, że w ogóle przebiegnie tędy, bo tak Mortona z tym. Zostawić go na drodze tego biegającego. I może uda się... Tak myślałem, że on kurna poleci nie w tym kierunku, co trzeba. Morton, chodź. Tak, chcę cię podnieść. Dobra, jeszcze raz. Tu postawimy Mortona, nie? Mam nadzieję, że tutaj gdzieś on tutaj przyjdzie. Kurczę, Morton! Jeszcze raz. Tego podnosił i upuszczał co chwila, dobra, jeszcze raz. Morton, use. Zobaczymy, czy może się potknąć o kamień, tak? Bo to jest w sumie fajny pomysł, bardzo mi się spodobał. No i zobaczmy, czy potknie się o ten kamień? A kurczę, jeszcze musi przebiec. Więc to jest jedna rzecz, co jeszcze mam tam w dodatkach? A będę chciał użyć monetę w studni, więc żebym chciał wrócić do starego miejsca, przypłynąć łódką z powrotem i zobaczyć, czy... jak wrzucę, bo tam było coś o wrzucaniu monety, prawda? Jeszcze będziemy chcieli oczywiście wykonywać dalej zadania dla tego pana paczkomata. On tu zagląda, proszę bardzo, do swojej... Może to jest jego dom w takim wypadku? Nie, on w ogóle zagląda do skrytek. No ciekawe. I co? Nie potknął się, no, okej. Czyli ten pomysł jednak spalił na panewce, ale to był ciekawy pomysł, fajny test. Z tym typem jeszcze nic nie robiliśmy, tak? I o nim chyba jeszcze nic nie wiemy. Ale w ogóle przypatrzcie się, bo tutaj jakby zachęciliście mnie do analizy w ogóle historii tych wszystkich postaci. One są naprawdę jakieś takie nieszczęśliwe, czasami wręcz brutalne. Tutaj w ogóle uwierzyłem na słowo temu gościowi małemu, który tutaj ucieka. Przecież on zabił swojego kumpla tutaj faktycznie. Przecież, you can see a small hole. It did before... O! It seems much smaller than it did before, there is no way you would fit.
już nie mogę się znowu zmniejszyć. O, proszę, zablokowane. I tamten był nieżywy. Tak mi się wydawało na początku, ale on powiedział, że on śpi, więc uwierzyłem mu na słowa. Wy w komentarzu piszecie, że on wcale nie śpi, on właśnie został zabity przez tego drugiego, tak? Morderstwo, w ogóle to z wnuczkiem, to też zauważył tutaj Wojtek, tak, zwrócił moją uwagę, że ta osoba, która otworzyła nam drzwi z martwą babcią, był ten właśnie wnuczek. Czyli wnuczek mówi, że zgubił babcię, a potem się okazało, że on chciał, żeby ją odnaleźć, a de facto i tak okazało się, że... to on zabił swoją własną babcię, więc w ogóle jakieś poryte rzeczy. Poryte pory pana, ale dobra, robimy dalej zadania dla pana telefon... dla pana... Fonia. Well, you actually did it. Didn't think you could. Listen, I've got something really important I need you to do. Look, I know a guy who needs this thing. Exactly 60 seconds after this call ends, you need to deliver this thing to him. O Jezu, 60. Okej. Bana, the delivery girl, has a package you need to grab off her. Grab it quick. She stops for no one. Once you have it, go find my guy and talk to him quickly before he disappears. O Jezu, już nie pamiętam, co trzeba było zrobić. Już się pogubiłem. Find the guy and talk to him quickly before this disappears. He'll be waiting in the back of the tavern. Remember 60 seconds. O Jezu, jak mi się nie uda? Nie chciałbym powtarzać tego questu. Dobra, ale mam package. Package, gdzie jestem? O jest! A, to ona dostarcza te... Okej. To ona jest dostarczająca paczkę. Ej, dawaj mi tę paczkę. Think added to inventory. 60 sekund mam na to, żeby dostać się teraz do... Na tyły, tak? 60 sekund na to, żeby dostać się na tyły... tawerny. In the back of the tavern. Ale back of the tavern oznacza... O tego gościa? Descend, yes. Okej. Okay. On cały czas to opowieści robi. Thing. Examine. It smells like rotting flesh. Something is leaking out of the bottom and down your arms. Czy to chodzi o tego gościa? Nie trzeba tłumaczyć. Zobaczmy. Thing, use. Thanks, but I don't need that right now. Okej, czy on nie chce tego? Okej. Na tyłach tawerny. A to jest tawerna, prawda? Dobrze pamiętam. Tut's tavern. A może chodzi o to, że mam w środku wejść, do środka i coś w tej tawernie, tu w środku ktoś czeka na tę przesyłkę. Exactly 60 seconds, tak? Thing. Okej. No czekajcie, może komuś trzeba tutaj dać, tak? Nie wiem komu, może ty? Thing, chcesz? Wow, thank you! If I had pockets, I would keep your gift. A, okej, nie, to nie tobie. Dobra. I zauważyliśmy też, że w sumie... hey, I'm a clock. Do you want to hear some clock puns? Nie, ale ty jesteś zegarem. Wiecie co? 60 sekund, to mi się kojarzy z zegarem, ale... No nie wiem. I don't think I have time to use that. I'm a very busy individual. Okej. Smutne jest, ale zawsze jak mówimy o jakiejś przyjaźni, to glitch się włącza wtedy, tak? Thanks again for the new reputation. No one has come yet, but I'm keeping my hopes. High hopes. And the back of the tavern. A czy ktoś się tu już pojawił na tyle tego? Back of the tavern. Mogę maksymalnie tutaj dojść na tyły tawerny. Więc pytanie brzmi, o co chodzi z tyłem? Pieseł, ty wiesz, gdzie ja mam te tyły tawerny miałem zobaczyć? The back of the tavern. Czasami jestem przed drzewem, czasami jestem za drzewem. W ogóle jestem za drzewami. To byłoby ciekawe przejście jakieś. Powiem wam szczerze, nie wiem, o co chodzi. Rummage through the trash and find nothing. Okej. No to widzicie, miałem dostarczyć to 60 sekund i to za... Ojej, no to chyba nie zrozumiałem, o co chodzi. A z tego to 60 sekund po otrzymaniu paczki miałem spotkać się z kimś na tyle tawerny. Ale kurczę, tu nikogo nie ma. At the back of the tavern, zwykle to oznacza poza. Wiecie co, pójdę jeszcze raz do tego phone guy'a. Może on mi coś wyjaśni więcej. Chyba, że tam miałem poczekać te 60 sekund i ktoś się pojawi. Nie chce ze mną gadać pewnie, nie? Are you blind? Yes. Zobaczmy. You didn't miss him, did you? No. Then what are you doing? Get over there! Aha. O kurczę. No dobra. Jeszcze raz. Opening the box would mean knowing too much and we can't have that.
Chciałem otworzyć to pudełko, czekając tutaj. Ale wydaje mi się, że kogoś pominąłem w takim wypadku. Chociaż nie wiem, co chodzi. Jupet la milio de lama. Zmacha tym ogonem. Na tyłach tawerny. Ale wiecie co, bo tyły tawerny mogą być w różnych miejscach, ale... Kurczę, teraz pytanie, czy chodziło o kogoś... Nie, mam nadzieję, że nie chodziło o środek tawerny. Czy co? Pójdziemy do tego phone guy'a, powiemy, że nam niestety nie udało się go zobaczyć. You didn't miss him, did you? Yes. Alright, I'll call him again. Please, go quick, he doesn't like waiting. You have 1 minute. Okej. Okay. Dobra, udało nam się to, teraz pójdę po prostu pod te tawerny, będę tam po prostu czekał. Jest, o Jezu, w środku był, tu jest typ, zobaczcie, skewer. You got the thing? Yes. Good. This was just what I was looking for. It's... Oh my god. This is horrible. I didn't even know they could fit in a box this small. I'm going to throw up. Look, this thing is an abomination. I can't keep this. I'd be a monster. I'm just going to throw it out. You never saw me. Thing removed from inventory. Aha. Things are so vile, I don't even want to think about them. Let's just get back to Phony. Hey Phony, I feel so lonely. Dobra, nieważne. W każdym razie, Phony ogarnięty, znaczy... Ciekawe, no, zdobyliśmy jakiś kurde fragment ciała, tak? Dobra. Zanim pociśniemy dalej... Znaczy, wiecie co, zrobimy Phony'ego. Zapominam, że zakończenie questów tutaj to jest po prostu porozmawianie z burmistrzem. Więc zakończymy jego questy, ale jeszcze chcę wrócić oczywiście z tą monetą, żebym nie zapomniał, tak? Dobra. Thanks for delivering that package, friend. Hey, pal, one last thing. I have an undercover man in the town. I have my reasons. Anyway, this guy is a tree named Trevor. He's really hard to find since, you know, we are surrounded by trees. But you might get lucky on your first try, who knows? If you find him, you need to ask him where he did my, hid my poems. Yeah, I need my poems back. He will know what you mean. Go on now and don't ask questions. Okej. Okay. Ale zaraz, mam znaleźć człowieka drzewo? Przecież tych drzew jest tutaj wciul... Albo jeszcze więcej. O! Okej. Okay. To było szybkie. Pierwsze drzewo, które było obok, takie nietypowe, tak? How did you find me? I thought I was so well hidden. Doesn't matter. Did that crazy phone send you? Doesn't matter. What do you want? Money? A wish? A sword? Doesn't matter. Here, just take this pinecone and tell the phone I'll fix all his problems. It won't. Doesn't matter. Goodbye. What? Pinecone has added to inventory. Dostaliśmy szyszkę. Leave me alone. Leave me alone, w sensie rozumiem. Znaczy, kto nie zaczaił żartu, to wytłumaczę. Mówi się leave me alone, zostaw mnie w spokoju, tylko leave jest zapisane fonetycznie tak jak leave, czyli liść mnie w spokoju, tak? Okej, okay, ale czekaj, zobaczmy, pinecone, examine. This pinecone looks suspicious, almost like it knows too much. Wiecie co, ale wiecie, to też jest ciekawe, to są trochę jakieś podejrzane rzeczy non-stop, każdy mieszkaniec jest w jakiś sposób porąbany, tak? Albo ma jakąś przerażającą historię, co jest intrygujące, ale też jak będziemy kiedyś przechodzić grę jeszcze raz, albo wy będziecie sobie grali od nowa, zagadajcie z tym drzewem zanim pogadamy z Phony'im. To może jakaś akcja z tego wyjdzie ciekawa. Did you find Trevor yet? He He can't be too far. It's pretty difficult for him to move around, you know, cause he's a tree. Okej, okay, no to mam pinecone. Use. This is a pinecone. My cover is blown. Phony out. Aha, well, I don't know about you, but I'm even more confused. Good job on helping out a stranger anyways. What a noble risk to take. Wow, Staszek. I can't believe you helped out everyone in need. That's so wonderful. What a great friend you are. I'm just so happy to see you are enjoying our game. It looks like Tortly is still waiting to give you the final quest. I think you are ready. No proszę, mamy wszystkie questy wykonane. No one is on the line. Już nikogo nie ma na linii. Okej, ale jest interesujące to, że... Co to... Że jakby ta szyszka pokazuje, że ich tajna... tajna akcja została skompromisowana. Jak to się mówi ładnie po polsku? Examine. Looks suspicious, almost like it knows too much.
Właśnie. No ich jakby baza operacji została wykryta. A tu jeszcze coś jest, tym się wydawało? Nie. Więc skoro już dostaliśmy informację od naszego Corleja, że to już wszystko zrobiłeś, co mogłeś zrobić, to wróćmy teraz na stare śmieci łódką, jeżeli w ogóle to jest możliwe, i wrzućmy monetę do studni, bo mnie bardzo ciekawi, co dostanę w zamian. Tu jest człowiek, który oddał mi rękę też, tak? Ta ręka też może mieć znaczenie. Dobra, traverse the pond? Yes. Okej, jesteśmy w domu. No właśnie, mamy teraz, wiecie, ciekawe jest to, że mamy dużo różnych przedmiotów teraz, nie? I może którymś tym przedmiotem udałoby się znowu tutaj bardziej pogrzebać, ale zacznijmy na razie od... Tak, zacznijmy na razie od rzeczy, które wydają mi się najbardziej teges. Najistotniejsze, tylko muszę sobie przypomnieć, w którym miejscu była studnia. Tu była studnia, super. Okej. If you throw a coin in, I'm sure your wish come true. Dobra, i robimy to. Coin use. Coin removed from inventory. You toss the coin onto the well. I hope your wish was for eternal friendship. Ah, wish come true. Że spełni... Ach, bo sobie wyrzuciłem... Życzę sobie jakieś życzenie, tak? Przy rzucaniu do studni, ale to jest... I really hope your wish comes true. I sobie mogę jakieś życzenie wypowiedzieć i... I to jest po prostu tyle. To taka bardziej zabawka, tak? Okej. Okay. A pinecone... A gdyby można było zasadzić na przykład? Pinecone use? You try to use the pinecone, but you're not sure what to use it on. Ja bym to do jakiejś doniczki włożył. Doniczki albo do jakiegoś kawałka ziemi. Pamiętacie kawałek ziemi? Gdzieś tutaj był? Ja bym ten kawałek ziemi zbadał, o na przykład i w tym miejscu zasadził to drzewo. Pinecone use. You try to use the pinecone, but you're not sure what to... Dobra, a jeszcze raz shovel. Use. You dig and find nothing. Ja próbowałem znaleźć miejsce, gdzie mogę wykopać trochę rzecz. To jest bardzo podejrzane jest tamto miejsce dla mnie. Wykopać jakieś rzecz, tak? I... A ten kwiatek? Czekajcie. The hand talks on your shoulder, no właśnie. Ten kwiatek się... O, patrzcie co odkryliśmy. Hand, use. You try to place it on the ground, but it won't get off, let go of you. I think it likes you. Nie mogę tego podnieść. The hand tugs on your shoulder. Nie mogę podnieść. Może spróbuj tutaj. Hand, use. You try to place it on the ground, but it won't let go of you. I think it likes you. Ale on mówi to wszędzie, tak? O kurczę, to o co chodzi? Ojej, to czuję, że można coś z tym zrobić? Aha. A to wszędzie mówi dokładnie to samo. Hand tucks you on the shoulder. Ale no nie mogę. Hand, examine. A what? Severed hand? Czyli... A może tu trzeba kopać? Use? You dig and find? Nothing. Kurczę. No jedziecie, a to coś trzeba zrobić, tylko nie mam pojęcia co. Glass of water use? You drink the glass, ojej. Glass of water removed from inventory. Contrary to earlier examinations, there is nothing special about it. Czy mam teraz pustą szklankę? O, wypiłem wodę. O nie. Zmarnowałem być może coś. Okej, bo wiecie co, no wydawało mi się, że może tu będę mógł coś zrobić. The hand tugs on your shoulder. Okej, ale no widzicie, coś z tym jest, ręka reaguje, a nie mam pojęcia, co z tym trzeba zrobić. No i teraz troszkę w kropce jestem, nie? To też zobaczcie, jest takie drzewo, które jest inne niż wszystkie, nie? To drzewo jest inne niż wszystkie. Ale nie mam czegoś takiego jak siekiera na przykład, nie? Nothing, no właśnie. Więc tu mamy inne dziwne drzewo, tu mamy kwiatek, którego nie mogę w żaden sposób wykopać. Nie mogę go... Jeszcze Mortona mam cały czas, to ciekawe, czekajcie, a położymy tu Mortona. Morton use. Replace Morton. Nope, this is way too far from home. Morton added to inventory, okej. Okay. No ale dlaczego tej ręki nie mogę tu użyć? To go off you. No dobra, czyli jakby, no, jakby jakaś, nie wiem, wskazówka, adwes jest mi tu potrzebna, o co chodzi, w razie czego. Pamiętajcie, bez spoilerów. A może on reaguje tak na... Każdy kwiatek? Nie, tylko na tamtą. Ten kwiatek błyszczał. A może nie mamy jeszcze jakiegoś przedmiotu? Może w przyszłości dobędziemy jakiś przedmiot? Tylko jak zmienimy grę, to troszkę jakby już... Ale zawsze chyba grę mogę odpalić, nie? To wiecie, to tamto drzewo jest takie samo jak to drzewo, więc to jest jakieś bardzo różniące się. Wróciliśmy do domu, zobaczcie. Jesteśmy w domu.
Zastanawiam się tylko, czy muzyczka w domu jest taka sama, jak była. Nothing. Ale możemy zostawić, okej, mamy szafeczkę. No dobra, w każdym razie. Chyba wracamy. Wracamy uzupełnić quest Majora. Bo coś mi się wydaje, że wiecie co, ten świat po prostu będzie ewoluował. Mam wrażenie, że ta gra po prostu będzie ewoluować, może będzie... A, byłoby śmieszne, jakby się okazało, że ten świat nagle się zrobi, wiecie, w 3D. I po prostu na razie nie możemy nic zrobić, ale w przyszłości będziemy mogli zrobić, bo na przykład zmieni się znowu... Będzie ewoluował, tak jak Evoland. Może kojarzyć taką grę jak Evoland? Use. You didn't find nothing. No właśnie. W Evolandzie było tak, że co chwilę jakby rozwijała się nasza gra i ta gra się cały czas rozwijała, rozwijała i zmieniała się wyglądem. I ewoluowała. The door is still sealed shut. Okej, okay, no Morton Pinecone. No mam wrażenie, że ta ręka się przyda jeszcze tam, tak? No dobra, ale to było fajne doświadczenie, zobaczyć co tu się różni, co tu można by zrobić, ale wracamy teraz do Majora. Dobrze. Pogadajmy zatem z Majorem, chociaż jeszcze jest jedna rzecz, którą się przypomnie. Ojej, a to drzewo tu było? Somehow this tree is blocking the whole path. Nie pamiętam tego drzewa. Poczekajcie, drzewo? A tam nie był ten koleś w klatce? Jakimś cudem to drzewo blokuje całe przejście. Ej, tu był gość chyba w klatce. Chciałem jeszcze chciałem Nortona tam rzucić. Mortona, przepraszam, rzucić. Nortona, kurde, antywirusa chciałem tam wrzucić. I kurczę, już teraz nie mogę. Interesujące. Drzewo wyrosło, czy co? Potem się kojarzy z Pokemonami, tam też było. Małe drzewko blokuje drogę, nie? W pierwszej generacji tak było, przynajmniej. Ach, friendo, it is good to see you again. Thank you for helping out the townsfolk. It really means a lot. You are so courageous, caring, strong, smart and friendly. But most importantly, you are our hero. I can now trust you with some important information. Come close. Perfect. A very powerful monster who has terrorized us for many years has returned. You probably haven't seen it yet because it lurks in the shadows. It's known as the Snoodle Wonka. Morton was the only one who had to ever fight it off and win. You know, the small rock with the top hat. Talk to him and he will be able to show you how he did it. Interesujące. No właśnie, z Mortonem pogadamy. No ten potwór, tu już słyszeliśmy o nim opowieści. Go back to Morton for more information, but please be quiet about it. Postaramy się. Wejść do domku pana Majora nie można. Dobra, Morton. Cyk, use. Thanks, buddy, I won't forget that. Hello, friend, do you need some help? Yes. Ah, I know exactly what this is about. You must be wondering about the Snoodle Wonka. Legend has it that it was once a man, but a terrible accident left him deformed. A czy to nie jest ten potwór, który chciał tą ręką zmacać? Pamiętacie? Jak nas zgliczowało? Był jakiś taki podobny, ale to miał być jakiś latający potwór, tak? Jakiś smok czy coś. Ale może chodzi o tego Slendermana, co widzieliśmy go w gliczu. It has slaughtered many of our townsfolk, killed my wife years ago too. It shook me to the core. You must not let this happen again. It only hunts at night, picking off those who wander off alone in the forest. You will know it is nearby its smell, which I'm sure you'll have no problem figuring out. Okej, okay. Czyli mam po zapachu. Poznaj Stachu po zapachu. Pasuje nawet do powiedzenia do mnie. Oj, sorry, że w mikrofon trafiam. In order to fight it, you will need a sword, but not just any sword. Idziemy do kowala. The sword! Named it myself. A, potrzebny mi jest miecz kurna Zeldy, rozumiem. I had it in a while ago, when the Snoodle Wonka attacked. I never wanted to find it to find the weapon, so I hid it under the shed near your home. Fuck! Byliśmy przy domu, nie? The problem is that the shed is always locked now, but I know someone who can get you in. Banna the delivery girl, you know the person running around town? Please, save us, Staszek. Okej, to już nie mogę Mortona podnieść. Have you found the sword yet? Show it to me once you find it. Remember, talk to Banna if you haven't already. Widzicie? Banna mam to jest Ban Kamień, nie? Banna rozdaje wszystkim. Banna, zatrzymaj się, bo ja cię tu potrzebuję. Jeszcze mógłbym dodać inne literki przed Banna, żeby trochę wzmocnić informację. Hey, punk! Get out of the way! I don't stop for anyone! Wait, Morton sent you? I knew this moment would come. I'm not much of a talker, so better listen, and you better listen fast. There is a secret chamber attached to the back of your house.
It's hidden, so we are going to have to interact with it when you can't even see it. The key for the shed would be inside there somewhere. Godspeed, punk! Ale czekaj, ale co? Ja już zapomniałem, co gdzieś ukryte miejsce? Are you blind? I'm not blind, motherfucker, stój! Dobra, nic już nie wiem. No i widzicie, wracamy jeszcze raz. A zobaczmy teraz, co będzie napisane tutaj. There aren't any more quests on the board. Dobra. Wracamy! Musimy znaleźć miecz, który jest... Gdzie? O, psa zostawiliśmy. Który jest gdzieś w... Oh, this is so exciting, is it? The final quest of the game is sure to be a fun one. Let's hurry to the chamber. I'm so excited for us. No dobra, ale widzicie, tu jest napisane, to jest final quest of the game. A mnie wciąż zastanawia ta rączka i ten kwiatek, ojej. Back home we go. No dobrze. I think Bana said the chamber was behind your house. Maybe we should try interacting with the back of it? Okej. No dobra. Ale cały czas, no ale co, i stracimy możliwość odkrycia, o co chodzi z tym jadkiem? Will you enter the chamber? Yes. No. Sekretna kom... Uuu, kalkulator, klucz, misiek i kosa. We made it to the chamber, Staszek. There is the shed key in the middle of the ashes. There are also some other items that could be helpful. You should take the one that you feel a connection with. Shed key has added to inventory. Okej. Okay. A to w ogóle są popioły. To jest ciekawe, że wśród popiołów leży ten klucz. Czy to ma jakiś sens w związku z poprzednią wersją tej gry? Mamy miśka, mamy kosy, mamy kalkulator. Która rzecz najbardziej jest mi bliższa? No kosa jest taka, wiecie, no mamy walczyć z potworem, nie? No to kosa jest taka najbardziej oczywista, więc dla mnie oczywiste oznacza mainstreamowe. Ja bym chciał przekalkulować swoje możliwości, wziąłbym bardziej kalkulator. Will you take the calculator? Yes. Are you sure? No. Ale chciałem być, zobaczyć. Will you take the calculator? Yes. Are you sure? Yes. Ah, the calculator. An item for a thinker. I'll keep that in mind. No właśnie. Wiecie co, wydaje mi się, że to byłoby brutalne, bo kosa, kalkulator, bo lubi myśleć i misiek może emocje bardziej, wiecie, coś tak, jakaś taka osoba, jakoś pokazałoby mi, że jestem mocno uczuciowy, nie, coś w tym stylu myślę. No dobra, mamy też klucz. Najlepsze to, że mamy ten, a gdzie, szedki, pańką, a gdzie jest ten kalkulator, kurde? Halo, nie mam go w... Examine. It's a key for the shed. No dobra. No to cóż, może się okazać, że będziemy musieli obczaić, o co chodzi z tym w innym przebiegu, może wy to obczajcie sami. A może się okazać, że na przykład jakoś będziemy cały czas wracać do tej gry. No idźmy na razie przed siebie, tak? Bo nie mam pomysłu, co zrobić sam tą rączką, no chyba sprawdziłem wszystko, co mogłem. Cały czas jeszcze mam korle... Używałem tam łopaty, prawda? Przy tym kwiatku, próbowałem ją wykopać. Też nie dało się, jeszcze gdzieś można zasadzić. Dobra, shed key use. The shed door is now unlocked. The shed key removed from the inventory. Will you enter the shed? Yes. No właśnie, i teraz zobaczmy, jak wygląda to, co widzieliśmy do tej pory tylko w postaci tekstowej. You've already taken what you need. It's somehow locked again anyways. Aha, no tak, była skrzynia. A workbench for a working human. Whoever used it last left the hammer out. To nie mogę zabrać? Okej, okay. Kwiatek, you're not really sure what lies in this bucket. It looks alive, but quite stiff. Okej. Okay. Przejrzymy i tak wszystkie. O, mamy nawet, patrzcie, kosiarkę. This lawnmower is covered in rust and grass stains. Grass is blue, right? Co? Tak. Oczywiście, że jest kurde niebieska. So much pretty blue paint. A, niebieska farba, tylko akurat jest czarno-biała, nie? Mimo wszystko. Workbench, dobra, chyba oprzełem wszystko, co mogłem. Wchodzimy niżej. Will you descend? Yes. Zobaczymy tę żarówkę i łańcuszek. Jest żarówka i jest łańcuszek. O-o! Aha! Mnóstwo oczu i jest też niebieski miecz. Oczywiście, że niebieski. The sword added to inventory. Yes, you found the sword! We should head back to Morton so we can fight the Snoodle Wonka. Snoodle Wonka.
Też widziałem to, że kombinowaliście w komentarzach, czy to jakiś anagram nie jest. No to tak, bardzo lubię te kombinacje, bo u mnie też, no jak będziecie grali w Abstractona dwójkę, a polecam wypatrywać, no może kiedyś rzeczywiście ją skończę, bo na razie no, muszę przyznać, że styczeń i luty kompletnie nie miałem czasu na to, żeby siedzieć dalej nad Abstractonem, wtedy dużo obowiązków innych mi się narzuciło na głowę. I ostatnio w ogóle mam mniej czasu na rzeczy, po prostu więcej dość odpoczywam, trochę przekalkulowałem swoje życie, jeśli chodzi o rozdysponowanie mojego czasu wolnego. I really hope you're enjoying everything so far. In my opinion, I think it's much better than Hangman. Maybe even better than Rock, Paper, Scissors. Let's traverse back to the north and give the sword to Morton. Jeszcze zobaczymy, co z tym kwiatkiem, jeszcze raz, ostatni raz. Bo widzicie, tu są cały czas rzeczy, które są ważne, ale może tu jeszcze będą jakieś... Bo wiecie, mamy jeszcze to miejsce, tak, które jest które jakoś jest, kurczę, niewykorzystane. Ja bym chciał tam zasadzić to drzewo, kurczę. No i cały czas jeszcze jest to. Hand tucks to your shoulder. No i co możemy... The sword, use. You swing the sword in front of you. You hit nothing. Na pewno? Jeszcze raz. Swing the sword in front of you, hit nothing. Nic nie mogę z tym zrobić. Shovel. Use. You dig and find nothing. Sami widzicie. Tylko rączka mnie to cały czas trąca, żebym coś tutaj sprawdził. Zostawiam to w takim wypadku. Ale kończąc myśl z Abstractonem, no po prostu tak. Trochę sobie przekalibrowałem, jak wykorzystuję swój wolny czas, więc więcej czasu po prostu spędzam na prywatne rzeczy, tak też. I ogólnie pracę i kanał planszowy też. Planał kanszowy, tak. Więc na razie tak, no na bok zszedł ten Abstracton, ale muszę go skończyć w końcu, bo już jest tak blisko. Ogólnie gra tekstowa moja, nie? Gdyby ktoś nie wiedział. Druga część, która okazało się w porównaniu z jedynką jest już jest 10 razy większa chyba. Jest potężna, rozbudowana jak cholera. I dlatego tak ciężko ją skończyć, bo po prostu zbyt ambitnie podszedłem do tematu. No ale właśnie tam wszystko ma znaczenie, każde imię ma znaczenie, bądź jest nawiązaniem do jakiejś gry indie, jakiegoś bohatera, jakiegoś wydarzenia, albo rzeczy, nie wiem, coś może się kanałowego wydarzyło, też rzucam różne smaczki. Także Abstracton, kurczę, będzie moim takim małym magnus opum, można powiedzieć? Tak lubię tam mówić, magnum opus oczywiście, chodzi mi o to. Czekajcie, aby na przykład, gdybym pokazał ten miecz temu kowalowi, który miał mi wykuć miecz, a to byłoby ciekawe. Zobaczymy, czy możemy mu... I'm working on your weapon, but... Dobra. A spróbuj dać mu the sword. Dang, this thing looks rad! A widzicie? Ma komentarz na to. To jest fajne. I to jest fajne, bo on ma komentarz na to, że to wygląda niesamowicie, nie? Examine. This is the sword? Yes, that sword. You've probably heard of it before. And how cosmic its powers are. Powers. Power. Cosmic power. Skoro jest ta kosmiczna pała, no to kurczę, musimy teraz Mortonowi pokazać naszą kosmiczną pałę. Morton patrzy na moją kosmiczną pałę. Have you found the sword yet? Show it to me once you find it. Remember talk to Bana if you blah blah blah. Examine. Nie. Nie examine, use. You got it! Incredible! I knew you were the one. You must keep the sword for yourself though. I cannot wield it anymore. Now we need to act fast, for I am afraid it is drawing closer every minute. There is a small tree in that is blocking a path to the right of Thortley House. You can use the sword on it to get past it. Now here is the hard part. The Snoodlewonger lies just beyond that tree line. You will need to slay it for us. I know this is hard task, but you are a hero. I believe in you. Oh, and one more thing. The sword can help you out in many situations. When in doubt, use the sword. It is extremely powerful and has saved many lives. But do not lose it, it is a timeless relic of unworldly power. Good luck, Staszek, you're gonna need it. To tak jakby mówił, żebyśmy mogli używać tego miecza w różnych sytuacjach, tak? Mogę ściąć jeszcze to cholerne drzewo tam, nie? The sword use, you smash the sword against the tree. This accomplishes nothing, ale zobaczcie, no właśnie, a wiecie co, a gdy... Przepraszam, że to zrobię, ale jestem bardzo ciekawy. Oh, I've seen one of these before, I don't remember when though. Kurczę. A to może być ogólnie... Wiecie co, to mogło być ogólne komentarze na temat dowolnego przedmiotu, tak? It looks rad też może oznaczać, że to wygląda nieziemsko. Pokazaliśmy po prostu... You partly ask the bush to take the sword? It declines. Aha, to ten tekst w ogóle tu nie pasuje, nie? Wiecie co, i chyba zrozumiałem, że... Tamto przejście zawsze miało to drzewo, tylko ja po prostu nie zauważyłem tego, a tutaj jest miejsce, gdzie możemy przejść do tego gościa.
tutaj schowanego, ale już Mortana nie mogę mu rzucić. Gościowi, czy co, a gdyby na przykład... There is no way that we'll fit through the bars. Okej. Okay. Pinecone. Zresztą, jak to nie? Szyszka się nie zmieści? No dobra, czyli no, mieliście, tutaj Nortona chcieliście, żebym położył. Nie wiem czemu. Mortona, przepraszam. No, ale nie położyłem Mortona tutaj wcześniej. Także, no na razie to tyle. Możemy jedynie wrócić... Przejdę tędy? Przejdę tędy. Jedyne, co mogę zrobić, to teraz zawalczyć z tym snudlonkorem, ale znowu mam ten... Mówi, że ten... Używaj tego miecza w sytuacjach, kiedy potrzebujesz, tak? To może być taki hint na przyszłość, nie? Dobra, cicho tam. Bądź cicho, będę cicho z tym byciem cicho, no i tyle. Okej. Okay. Use. You successfully dig up the tree. Pięknie. Drzewo leży. A tu już jest... Się każe, że to jest jakiś, wiecie, jakiś taki malutki... Szczekający pieseczek, albo coś. Ten pies jeszcze musi do czegoś... O, robi się coraz ciemniej, fajnie. No dobra, pies idzie ze mną, idzie. Pies to taki mój agent. Szpieg, o, rzeczka. This water seems too deep to cross on our own. I wonder if there is something we could use to get across. Użyć miecza? Czekaj, bo jak staniesz na... Coś ci będzie przeszkadzać, użyj miecza. You place the sword on the water. The sword removed from inventory. Proszę bardzo, to o to chodziło. The sword added to inventory. A pieseł? Aha. Jest Snoodlewonker. A pieseł został... Pieseł został, okej. Okay. Jest Snoodlewonker. Wait! Groncho? I mean, the Snoodlewonker. Yeah, go slay him now. Groncho, oni się znają? O-o, ale zwaliłem. Jestem w takim granie... O nie, o nie. Twórcy nie przewidzieli, że można podejść do tego przeciwnika od dołu i... Nie widzę, co mówi. Najgorzej. O nie. Nie widzimy, co mówi. Ignore that. You'll need to slay him and save the town. This is definitely the Snoodlewonker. Okej, okay, czyli on pewnie mówił, nie zabiję mnie, jestem niewinny. Nic nie zrobiłem. Man, I really wish someone could give me something cool. Kill it quickly, don't let the Snoodlewonker get away. Wait, you have to slay the Snoodlewonker first. Wait. Nie chcę. Nie chcę go zabijać, aha, czyli muszę go zabić. Man, I really wish someone could give me something cool. Coś mam fajnego mu dać? Nie wiem, dam mu na przykład... Nie, nie mogę tego dać, cancel. Pinecone? That's pretty cool, I guess. But I kind of want something even cooler. Use your sword on him. A hand? Use? That's pretty cool, I guess, but I kind of want something even cooler. Może chcesz to? Nie, on chce coś fajnego, żeby mu dać. Ale ja nie mam nic takiego. The sword, pinecone, hand... Lantern? It's pretty cool, I guess. Okej, okay, a w ogóle możemy rozświetlić ten ciemny teren tutaj? Użyjemy. You turn the lantern. O, proszę bardzo. Widzimy więcej, niech będzie. Ale, no właśnie, on pewnie coś mówił. Wiecie co, możecie mi... Czy ktoś z was pamięta? Mógłby jakoś... Mogę to coś w internecie sprawdzić, jakiś walkthrough. Ale kurczę, no nie mam za bardzo co mu dać. Chyba, że... Dam mu moje to. It's pretty cool, I guess. But I kind of something even cooler. No dobra, okej. Okay. No cóż, nie mam innego wyjścia. Dałem mu każdą rzecz, którą mam obecną. A rozumiem, że nie mogę wyjść i wrócić. A co, zróbmy tak. I don't think we need to go back this way. Ale tu pieseł mój został. The sword you use. I don't think we need to go back this way. Nie pozwoli mi już wrócić. Okej. Okay. No, sprawdziłem różne opcje. No, w sumie nie widziałem też komentarza jakby. Co on mówił wcześniej, więc będę musiał rzeczywiście go niestety aldziabnąć mieczem. The sword removed from inventory. Ale ja mu dałem chyba ten miecz. Did you just... For me? A chodziło, że trzeba mu dać ten miecz. Wow, you shouldn't have. Like, this is amazing. This is the best day of my life. Thank you, kind adventurer. You just made me the happiest creature alive. What a cool sword. Happy day. Daliśmy mu miecz, zamiast go dziabnąć ten miecz. Ale nie było przecież, by go dziabnąć. Wait, you gave him the sword? Yeah, great job, very well done. Let's get back to the town and let everyone know you slayed the beast. You'll be a town legend.
A ja chcę pójść za nim. That was such a scary fight, huh? I just can't believe how brave you are. Czemu idę wolniej? Halo, spowolniło mi postać. I bet the town is going to throw you a huge party. No i tak chyba musimy tędy pójść, wiecie co? Ale może się okazać, że cała wioska zostanie teraz zniszczona i zdewastowana. Co się wydarzyło? Wait, that's not... That wasn't supposed to... Huh. Okay, this is fine. Gronczo must have been lying, huh? Let's just hurry back to town. This is fine. Oh, the music, right. Okay, let's hurry. Muzykę włączył z powrotem. Okej, okay, coś mi się wydaje, że wioska będzie zdewastowana. Co jest? Nie, wioska? Wszyscy tutaj wyszli, zobaczcie. Co to jest? Okej, okay, yeah, that's actually terrifying. Kill the monster! Kill it, kill it! To jest ten potwór. Please save us, Staszek. Wait, no, no, no! You don't even have the sword, do you? Okay, just wait, I just need to think. Just ignore everyone. Please save us, Staszek. Beep, beep. You have to kill it. Czy to też mogłem spróbować po prostu gdzieś uciec, pójść gdzieś indziej? Nie mogę kliknąć nic. Nie mogę do niego podejść, chyba że od tyłu jakoś go zajdę. Oj, oj. Oh great, now it's angry. Why is it playing the town music? This is all wrong. I can fix this, I can fix this. Okay, that's better. Now I just need to duplicate the sword. How is it still not working? This is so awkward, I'm so sorry. Just keep running around, I guess. Please save us, we are so scared. Zobaczcie, jak się wszyscy boją. Co to za koleś? Nie kojarzę go. A, to człowiek z tawerny. Wait, never mind. Oj. Kill the monster. Coś było w środku jego japy. Oh no, it's kidnapped Tortly the mayor. Aha, we have to go save him. Tortly the mayor. I'm really sorry about that. That didn't exactly go as I had planned, heh? Well, anyways, it looks like the sun is going down. It's been a long day and you need rest. Let's just go home. To tyle? Let's just head home. Let's go to bed. Go home and sleep, you need it. Okej, okay, każdy mi to powie teraz. You should go home, look, you look tired. Please go home, you can come back tomorrow. Thank you for helping us, go home and rest. Wszyscy mówią, żebym poszedł do domu i odpoczął. A jak ja nie chcę? Please go home, you can come back tomorrow. A chyba to są po prostu kwestie, które wszyscy powiedzą. A bip bip bup, no właśnie, nie wszyscy powiedzą. A pan oczko? You need it. Wszyscy mówią to samo. A gościu... I think sleeping is our best option here. Nie mogę pójść dalej. This is important right now, let's head back to bed. Nie pozwala mi nigdzie indziej się, wiecie, ja fuckam system non-stop, nie? Może tu jeszcze pójdę. That bed of yours is probably seems really cozy after all your hard work today. Czyli tak muszę płynąć. A może pan rączka coś powie? Znaczy pan bez rączki. W tym przypadku pieseł. Kurde. I bet you're super excited to get home after a long day of adventuring. Wędka została. Dundee's fishing pole is massive. If you were a fish, I'm sure you... Okej, okay, to było. Znamy to. Nie chcę zabierać mu tego. Myślałem, że teraz będę mógł w końcu zabrać, bo go nie ma. No dobra, wracamy do domu. Traverse the pond? Yes. No dobra, lecim. O kurczę, no to była przygoda. Snoodle Wonker zabrał Majora. I'm glad we had fun today. Staszek and Corley against the world. Znowu. Just like it should be. Mhm. Jaha, jaha. Loading home.
No i jesteśmy, ale oczywiście jeszcze użyję lantern, żebyśmy cokolwiek widzieli. A może to jest istotne, a może nie jest. No w każdym razie wracamy do domu. Choć pewnie fajnie byłoby pójść sobie dalej, zobaczymy czy mnie w ogóle puści dalej. Please let's just go home, tak, nie puszczamy nigdzie więcej. No ale wiecie, testy. Nie ten. Nie typowe rozwiązania. A, home sweet home. Ta muzyka wydaje się coraz bardziej popsuta. Wow, today was a long day and you should go upstairs and get some rest. I've got some really fun stuff planned for tomorrow. Oho. Już się boję. O, jak mi się oczy świecą tutaj. Hey, I'm sorry again that things didn't go exactly as planned. Sometimes that's just how things go, but I think that's okay. I'm just happy you're still here. You could have left at any point. What a scary thought that is. But you never did. You're still here. So I must be doing something right. I've learned from my mistakes. I can do better. I can create even more for you. For us. Rest now. A new journey awaits us. O kurczę. Włączę telewizję. To ciekawe, nie daje to jakiegoś ciekawego obrazu. This bed looks very cozy. Mhm. Will you go to sleep? Will you sleep? Yes. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? O-o. O-o. Obczajando! Zrobili nam 3D! Well, good morning, sleepyhead! I let you sleep in a bit because you seem too exhausted from yesterday, but I have some good news. Notice anything new? That's right! While you were asleep, I decided to upgrade our world even more. Everything feels more real than ever now, don't you think? I also have so many cool things planned for today. And to be honest, I am just so excited. But okay, let's not get ahead of ourselves. You should get going to explore the new dimensions. It may take a bit of getting used to. I faktycznie, teraz nasz świat jest trójwymiarowy. The desk just continues to occupy a thick layer of dust. It makes me even more eager for adventure. W telewizji, o, there is a news program discussing Tortley's kidnapping. If only a brave adventurer could save him soon. Proszę bardzo, zmieniły się rzeczy. A flower still sits alive and well. Don't worry, I made sure to water it last night. Okej. Okay. There is probably some fun knickknacks in the drawer, too bad you need to get going. Dobra, muszę kończyć. Kurczę, 43 minuty. Ale chciałem zobaczyć, jak świat wygląda. Naprawdę jest taki troszeczkę 3D, no? I have a little surprise for you. It's your favorite color! Okay, now we can get going. Ale mega śnie. Zobaczcie, jak to teraz zaczęło wyglądać wszystko. Maybe we can have popsicles when we get back from our adventure. Wow. Moi drodzy, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Ja również jestem ciekawy, jak będzie ten świat wyglądał teraz, kiedy dodany został lekki trójwymiar do naszego świata. Może dopiero teraz będziemy mogli... A jak inwentarz wygląda? Tabulator nie mogę odpalić? Tab settings. Więc zobaczymy w przyszłości. No, wiecie co, mam ochotę tę grę przejść całą, tak? Więc zwracajcie uwagę na harmonogram, patrzcie, kiedy odcinki będą wbijać, bo jestem po prostu ciekawy, co dalej, skoro cały czas, jak widzicie, jak w Evolandzie, ta gra się rozwija. Silnik coraz bardziej rozbudowany. Fajnie to jest pomyślane. Podoba mi się i chcę zobaczyć, co więcej będzie dla nas miał Corley przygotowany. A tymczasem, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!